dobry. Witajcie w dzisiejszy poniedziałkowy poranek, 11 maja. I posłuchajcie Słowa Bożego, które zapisane jest w modlitewniku z Biblią na co dzień. W psalmie 44, w drugim wierszu czytamy: Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich, w czasach dawnych. A w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w 39 wierszu czytamy słowa: Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Moi drodzy, chciałbym najpierw skupić się na tym krótkim fragmencie z Ewangelii dzisiejszej, który odnosi się do spotkania Jezusa z dwiema siostrami, z Marią i z Martą. Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa, i Marta, która przyjmując Jezusa do swojego domu, krzątała się koło różnej posługi. I chciałbym dziś zachęcić Was do zastanowienia się nad kwestią słuchania, o której mowa jest w dzisiejszych obu tekstach biblijnych. Czy potrafimy dziś słuchać? Czy potrafimy słuchać Boga i czy potrafimy słuchać drugiego człowieka? Zobaczcie, Maria siada u nóg Jezusa, czyli uznaje w Nim nauczyciela i mistrza, siedzi, czyli nie biega za tysiącem różnych innych spraw. Zostawia wszystko, aby być tylko z Jezusem, aby wpatrywać się w Jego twarz, żeby słuchać Jego słów, żeby ofiarować Mu swój cały czas. Dlatego myślę, że warto zastanowić się, kiedy ja ostatnio przypominałem albo przypominałam Marię. Czy słuchamy siebie wzajemnie? Czy to w rodzinie, czy też w pracy, czy też w kościele, czy w naszych sporach i w wymianie zdań? Jeśli nie potrafimy słuchać ludzi, to jak usłyszymy Boga? Marta uwijała się wokół różnych posług. I odnoszę wrażenie, że częściej przypominamy właśnie Martę uwijającą się wokół tylu różnych spraw, często bez chwili wytchnienia. To są zwykłe obowiązki, od których nie da się uciec, albo których nie da się zostawić. A jednak, jeśli nie znajdziemy chwili wytchnienia, chwili odpoczynku, oddechu, jeśli nie zatrzymamy się w biegu i nie usiądziemy choć na moment, żeby posłuchać Boga, żeby wsłuchać się w siebie, żeby posłuchać bliskich, zwariujemy. Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? No właśnie. Marta wylewa swój żal przed Jezusem. I my nie bójmy się oddać Mu swoich trosk, lęków, zmęczenia. Nawet jeśli zrobimy to mało grzecznie, tak jak Marta, On się nie obrazi. W słowach przepracowanej Marty pobrzmiewa samotność. Czuje się opuszczona przez Boga i pozostawiona przez siostrę. Jestem kompletnie sama i wszystko jest na mojej głowie. Nikt nie widzi, że za chwilę padnę. A siostrunia siedzi sobie zadowolona. Czy znamy skądś ten ton? Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Zauważcie, że Pan Jezus wypowiada dwukrotnie imię Marty. Może dlatego, żeby zaczęła wreszcie słuchać. Marto, halo, obudź się. Mówię do Ciebie, jestem tu dla Ciebie. Przyszedłem, żeby z Tobą pobyć. O naszej wartości w oczach Boga nie stanowi nasze działanie, nasza aktywność, sukcesy, zasługi. Bóg widzi w nas ukochaną osobę. Jezus potwierdza, że rozumie sytuację Marty. Wiem, że się martwisz. Wiem, że troszy się o wiele rzeczy.
ale oddaj mi swój niepokój i swoje lęki. Nasza aktywność może być podszyta lękiem o siebie, takim przekonaniem, że tylko ja to zrobię najlepiej, czyli albo naszymi kompleksami, albo zwykłą pychą. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Co to jest to jedno? Czego nam brakuje? Jezus wskazuje Marcie na Marię. Maria obrała najlepszą cząstkę. Ona słucha. Ona potrafi się zatrzymać. Ona jest ze mną. A ty gdzie jesteś, Marto? Czy masz czas, aby być ze mną? Chodzi o to, aby Marta i Maria w nas żyły w harmonii, jak dwie siostry, jak dwa wymiary życia, jak dwie strony miłości. Potrzeba jednego, odnalezienia właściwej miary, po proporcji równowagi. Potrzeba jednego, czyli słuchania Boga, bo od Niego zależy o wiele więcej niż od nas. Bądźmy u stóp Jezusa, gdy słuchamy Jego słowa. Bądźmy jednak zawsze obecni także i duchem. Jeśli nie będziemy słuchającą Marią, to łatwo staniemy się zbyt zatroskaną Martą. Amen.